A głupio byłoby tam iść siedzieć w trójkę nad jednym talerzem. My se pojemy, my mało jemy. To takie po naszemu. No tak. Stolik dla trójki? Nie, nie, stolik dla jednego i trzy krzesła. Bo mamy już pomidorki. Jak tam sobie zobaczymy głębiej, ja tam widzę czerwone. Próbuję tam sięgnąć, bo to jest dosyć gęsto i ciemno. O, tu mam takie małego. Ciach. O. Pięknie. Też ich się tu coraz więcej robi, bo coraz więcej jest już w takim kolorze podczerwony. Jeszcze one są, może w kamerze wyglądają bardziej czerwone, są jeszcze takie jakby bardziej pomarańczowe. Pewnie za niedługo dojdą i będzie można pałaszować. Tutaj jeśli chodzi o te duże pomidory, to obrodziły bardzo fajnie, jest ich mnóstwo, na każdej gałęzi jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast większość już jest bardzo, bardzo duża, jak zobaczycie sobie ile tego jest. To gdzie się nie obejrzymy, tam pomidory. Tutaj mamy takiego giganta. O, zobaczcie tu. Tutaj mamy pomidory, później tutaj są pomidory, później tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj. Akurat te pomidorki koktajlowe, bo już jednego jedliśmy, te pomidorki koktajlowe są dosyć twarde. Znaczy twarda jest ich skórka. Nie wiem, czy są rodzaje pomidorków koktajlowych z jakąś delikatniejszą skórką. Taką po prostu, takie kupiłem gotowe pomidory, bo one już były wysadzone i to były sadzonki. Ale ich skórka jest dosyć taka twarda jak na zwykłym pomidorze. I wypadałoby ją po prostu ściągać, zanim damy go Mikołajowi. Bo Mikołaj takie pomidorki koktajlowe ze sklepu prosto, no to je ze skórką, nie ma problemu. Natomiast tutaj niestety musimy ściągać. Dajcie znać w komentarzu, czy macie jakieś polecenie odnośnie pomidorków koktajlowych, które mają delikatną skórkę. Bo ten, nawet nie wiem co to było, nie było opisane, co to jest dokładnie za rodzaj tego pomidorka koktajlowego, natomiast jest bardzo twarda skórka. Gdybyście mieli w ciągu dnia powiedzieć o jednym momencie, który jest totalnie cudowną, odprężającą chwilą, co by to było? Otóż w moim przypadku byłoby to przebranie się w piżamę, zdjęcie z Danika, zmycie makijażu i już wyłożenie się, wiecie, gdy dzieci śpi mały i mamy tą chwilę dla siebie. Także u mnie byłoby to. Jestem ciekawa, co byłoby u Was. Równie dużą sympatią darzę poranną kawę. Dobra, ja się zmywam, idę pod prysznic. Dzisiaj powiedziałam o mojej diecie. Właściwie poście przerywanym. Ale może wypowiem się na ten temat za jakiś czas. Ale tak jak Krzyś słusznie zauważył, że wypadałoby się zważyć, więc zróbmy to teraz razem. Nie zostawiajcie mnie z tym. Nie bądźcie tacy. Nienawidzę tej wagi. I ważę się wieczorem. Zobaczcie, ona pokazuje 1,65 kg więcej. Tak, taka durna waga. Dobra, jest. 67,75 wieczorem. Zważymy się rano, zobaczę. Ale jestem pozytywnie zaskoczona, bo martwiłam się, dawno się nie ważyłam. Słuchajcie, od odcinka odnośnie metamorfozy kilka miesięcy temu nie ważyłam się. Też ćwiczę okazjonalnie bardzo. Tym bardziej jestem szczęśliwa. A może post już zaczął działać? Nie wiem, jutro się zmierzę, bo dzisiaj mi się już nie chce. Ale jutro się zmierzę i zrobię sobie jakieś aktualne zdjęcia, chociaż w sumie moja figura nie zmieniła się od czasu ostatnich zdjęć po prostu sprzed tych kilku miesięcy, bo waga stoi w miejscu. Właściwie tyle, ile się zważyłam wtedy, tyle samo teraz ważę, co jest dobre w sumie. Krzyś zajął łazienkę, a jeszcze dwa słowa.
bo będę nakładała samoopalacz na twarz, na całe ciało już nałożyłam i słuchajcie, bardzo często pytacie mnie, jaki samoopalacz nakładam na buzię. Jeżeli chodzi o pielęgnację, no to widzieliście przed chwilą, ja aktualnie postawiłam na serię na Comidermo, ze względu na to, że te kosmetyki sprawdzają mi się. Przede wszystkim miałam ten żel, jakiś tam delikatny krem na trądzik, taki krem punktowy i wszystkie sprawdziły mi się bardzo dobrze, dlatego stwierdziłam, że urozmaicę to wszystko płyn micelarny, dołożę do tego jeszcze mgiełkę tonik i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak na razie jestem bardzo zadowolona, natomiast dzisiaj nie będę nakładała kremu ze względu na to, że nakładam samoopalacz na buzię i to jest, słuchajcie, Bajroko. Mi się kiedyś wyświetliła reklama na Instagramie i stwierdziłam, a dobra, kupię, spróbuję, zobaczę, nie wierzę. I działa. Powiem Wam, że spoko. Wystarczy spsikać, nic nie dotykać, nie rozsmarowywać, nie muszę myć rąk i gites. Łącząc to z poprzednią pielęgnacją, ta buzia naprawdę jest równomiernie opalona i nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się, że miałam jakieś problemy, więc bardzo spoko. Pamiętajcie o uszach, bo głupio mieć białe uszy. Dobra, Krzyś wyszedł. Widzimy się jutro. Witamy na Paprocanach. Lubimy to miejsce, jesteśmy tutaj któryś raz z kolei. No często to bywamy, fajnie, tak. Przyjemnie tu jest. Szkoda tylko, że nie mamy rowerów, bo tu jest rewelacyjne miejsce do jeżdżenia na rowerze. Można całe to jezioro objechać dookoła, więc jeżeli ktoś nie wie, gdzie mógłby przejechać się w nowe miejsce na rowery, to Paprocany jak najbardziej. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na biznes, to niech otworzy sobie tutaj wypożyczalnie rowerów. Będziemy pierwszymi klientami. Na pewno skorzystamy i nie będziemy jedynymi. Chociaż jestem pewna, może tutaj osoby, które tu mieszkają, ty Mikołaj, co ty zrobiłeś? Wydaje nam się, że tutaj była wypożyczalnia rowerów kiedyś, takich zwykłych, normalnych, nie tych miejskich. Więc może biznes nie taki pewny. Być może. Ale ogólnie jest tu mega przyjemnie, fajne ścieżki dla ludzi na nogach i dla takich na rowerach. Przyjemnie drzewka, które dają cień, bo dzisiaj jest naprawdę bardzo gorąco. Magda Gessler była kawałek dalej. A no właśnie, parę metrów stąd. Zastanawialiśmy się, czy dzisiaj tam nie iść, ale chyba wybierzemy jakąś restaurację po prostu w Bielsku, bo jeszcze w niej nie byliśmy i prawdopodobnie dzisiaj zawitamy do Bazylii. Zobaczymy, tak. Jak tam jest. W momencie zastanawialiśmy się, czy nie lunie deszczem, a tymczasem błękitne niebo nam się zrobiło, więc szkoda marnować tego czasu w samochodzie. Patrzcie, mój mąż mi powiedział, że mnie włosy pięknie błyszczą. No bo ci błyszczą. Wyglądasz, tak jak mówiłem, ja powiedziałem właśnie, że wygląda jakby była świeżo farbowana. Akurat teraz jesteśmy w cieniu, więc tak nie błyszczą. Ale jak tylko wejdziemy za chwilę w jakieś słońce i ono będzie za chwilę, to zobaczycie, jak błyszczą. Musicie jeszcze poczekać, bo to jest jeszcze 3. A tu dwa. Mówisz, że w ten dziurę tak, w drzewach. Dziura w drzewach. Prezentuję. Już zaczynam. Nie, ona tylko po nogach. No, tam. Musiałabyś zejść niżej. Musiałabym jej położyć na chodniku, żeby się zobaczyli. Ale ta będzie światło, to musisz pochwalić. Okej, okay. I właśnie tak błyszczą się Marcie włosy. Tak. Gdyby ktoś pytał. No, żeby nie było. Moje. Nie, bo generalnie swoją pielęgnację włosów wrzuciłam wszystko na to, żeby wydłużyć grzywkę, przyspieszyć poraz włosów. I trochę zapomniałam o poprzedniej pielęgnacji, ale jak wrócę do domu, to Wam opowiem co i jak, bo trzeba się tym pochwalić, tym bardziej, że widać, że trzeba się chwalić. Dobrze, przychodzę do Was odnośnie włosów. Moje włosy wyglądają tak. Ja z moich włosów jestem bardzo zadowolona w ostatnim czasie. Całą moją uwagę przerzuciłam na to, aby przetestować produkty, które mają przyspieszać wzrost włosów. Jaki tego wynik? Możecie sobie zobaczyć, specjalnie spiłam grzywkę, możecie zobaczyć na drugim kanale. Natomiast na rzecz tych produktów właśnie trochę zapomniałam o reszcie włosów. Wróciłam do mojej klasycznej pielęgnacji i bardzo dużo z Was do mnie pisze, bo wiecie, że ja zazwyczaj jestem znana z tego, że mam włosy długie i rzadko się zdarza, no miałam epizody w swoim życiu, że te włosy skracałam, natomiast jak się ma długie włosy, no to musimy o nie zadbać, żeby one wyglądały estetycznie, żeby nie były spuszone, żeby były błyszczące, bo wtedy one zwracają uwagę, no nie? W tym natłoku tego wszystkiego, tych wszystkich włosomaniaczek, świetnych rad, a ja wiem, że rady potrafią być różne, bo wszystko zależy od sytuacji. Żeby Wam porównać moje włosy, to porównam do Monstery.
Słuchajcie, dostałam masę rad, jak mam ją przesadzić. Jedna rada przeczyła drugiej. Tutaj wam dodaję moje instastory. Ja właściwie nie wiedziałam już, co mam zrobić, więc stwierdziłam, że pójdę na czuja. A tutaj odnośnie włosów daję wam gotowca. Sposób pielęgnacji, na który ja stawiam, to równowaga pH. Dlaczego równowaga pH? I czy pH będziemy mieć, czy nie? Nie, wszystko jest ok, słuchajcie. Równowaga pH nazywa się od pierwszych liter trzech podstawowych masek, które są w niej wykorzystywane, czyli proteinowa, emolientowa i humektantowa, humektanty. Żonglujemy właśnie tymi trzema maskami w zależności od tego, czego nasze włosy potrzebują. Tutaj jest taka magiczna tabelka, która wam się wyświetla i w zależności od problemu, który macie, czy włosy suche, szorstkie, czy oklapnięte, strączkujące, kołtuniące się, w zależności od tego musicie dopasować ilość maski, ilość tych substancji z tych masek, które nakładacie na włosy. Zeskrinujcie sobie ją, ja wam ją też dodałam na Instagrama, więc tam możecie sobie ją zapisać i wracać do niej wtedy, kiedy będziecie potrzebować. To nie jest tak, że wasze włosy są złe, że maska, którą kupiliście, jest zła. Absolutnie. Nie. To jest wszystko kwestia tego, że wasze włosy mają czegoś za mało lub czegoś za dużo. I tutaj cały sęk tkwi w tym, aby dopasować sobie ilość tych substancji w zależności od potrzeb swoich włosów. I nauczyć się tego abstrakcja. Lepiej wracać do tej tabelki, gdy widzimy, że nasze włosy zaczęły się puszyć. Więc patrzymy sobie do tabelki, ja jej nie umiem na pamięć, ja do niej po prostu wracam, puszy się. Więc widzimy, że emolientów mamy za mało, protein za dużo bądź za mało. Każda z was ma jakiś problem, z którym się boryka, więc zamiast, wiecie, szukać i wydawać kolejny hajs na to, żeby kupować niesamowicie drogą maskę, która ma wam pomóc, może warto zainwestować w trzy tańsze i żonglować nimi w zależności od waszych problemów, wracając do tej tabelki tutaj. Ja mam tutaj maski z Trust My Sister. Pokazuję wam je od kilku lat. Nie jest droga, jest bardzo dobra jakościowo, jest dostępna wszędzie. Trust My Sister ma przewidzianą pielęgnację w postaci tych masek do włosów średnioporowatych, niskoporowatych bądź wysokoporowatych. Mogłabym nagrywać 10 odcinków i poruszać każdy temat o suchości i rozpowiadać się i rzucać wam tutaj wiedzą moją, wręcz podręcznikową. Ale po co? Jestem tutaj jak kumpela dla kumpeli. O to tutaj chodzi. Mam wiedzę, dzielę się z wami. Mam sposoby, które są łatwe, dzielę się z wami. O to w tym wszystkim chodzi, żeby było łatwo i przyjemnie, a nie żebym robiła z tego jakąś niesamowitą aferę. Weźcie na stronę i ze zwykłej ciekawości zobaczcie, jaką porowatość mają wasze włosy. I sprawdźcie maski, które macie aktualnie w swojej szafce. Wiem, że część z was pewnie świetnie się na tym zna. Natomiast część z was po prostu kupuje maski, które były na promocji, albo poleciła koleżanka, albo poleciłyście, zobaczyłyście na blogu jakiejś dziewczyny, albo osoby, którą lubicie i obserwujecie. I tak ta maska mogła się super u niej sprawdzać. Natomiast wy możecie mieć trochę inne problemy, więc warto sobie zerknąć, co w tej masce jest i porównać z tą tabelką, którą wam tutaj daję. To jest naprawdę bardzo proste, a może wam wiele pomóc. No nic, spróbujcie po prostu. Że jeżeli ma ktoś jakiś problem z matowymi włosami, to chyba będę w stanie mu pomóc. Przygoda pojawiła się sama. Jestem cała mokra. O, ale fajnie było. Mikołaj tak szalał, że szok. On był strasznie zadowolony. Jemu się podobało mega. Bardziej chyba niż na basenie się mu podobało. Tak. W ogóle fajnie, no bo długo płytko jest, bardzo długo tak. Płytko, że on na czworaka chodził i w ogóle. Także pierwsza skorzystaliśmy właściwie z tych tutaj mini plaż. Tak, ale fajnie, fajnie, że one są pieszczyste, to jest fajne. Tak, teraz idziemy do samochodu już powoli i zbieramy się na coś do jedzenia, bo za chwilę będą wszyscy głodni. Nie, nie ma tutaj żadnego zakazu parkowania. I nie stoi na pasach? Nie, zaraz za. Więc gra. Dotarliśmy do Szamki. Idziemy do
restauracji. Chce nam się pić, sikać. W ogóle jakbyśmy byli Simsami, to już mielibyśmy bardzo zły humor. Dobrze, że jesteśmy ludźmi i potrafimy to jakkolwiek kontrolować. Chociaż jeszcze trochę i zacznę machać chmurkę nad głową. Wyspaliście, kochanie? Miki po tym jeziorze i pływaniu padł, spał, teraz się obudził. Także cudownie minęła nam podróż. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy, jesteśmy już w aucie i było naprawdę przepyszne, tak, że Mikołaj chciał resztę wziąć na wynos, co się nie zdarza. Czy wszyscy są zadowoleni? Och, bardzo. Pojadłaś, Martuś? Bardzo. Jak tam twoja ryba? Pyszna. Ja zawsze, często biorę łososia, bo po prostu uwielbiam łososia, Krzyś nie za bardzo przepada, więc jak jestem w restauracji, to fajnie, że sobie mogę wykorzystać ten czas i zjeść tego łososia. Tutaj był naprawdę przepyszny. I sos, ja nie wiem z czego był ten sos, ale był abstrakcyjnie dobry, że aż, wiesz, patrzę na ten sos i próbujesz tego sosu i... Wow, jak ratatuj. Czułam się jak ten krytyk wtedy, wiesz. Nie, bardzo dobre. Moje też było pyszne. Kurczak był mięciutki, super. Mhm. Przypieczony i mięciutki. Nie wiem, co to było, takie coś białego. Nie wiem, jakiś makaron taki inny, ale pierwszy raz słyszałam tą nazwę i nie jestem w stanie jej powtórzyć. Ale bardzo dobre i ogólnie bardzo smacznie było. Tak, no i ładne miejsce. No w karczmie byłoby mniej. No w karczmie byłoby mniej, no tak. I byłoby jedzenia o wiele więcej, no bo to karczma, wiesz. Tak. To trochę inny rodzaj jedzenia, nie? To jak ci pierogów naładują, to trzeba z walizkę do domu zabrać. Tak, zawsze zabieramy sobie do domu, tak? Tak, to już jeszcze mamy obiad, wiecie, bierzemy obiad dla dwóch osób, a mamy jeszcze obiad na drugi dzień, nie? Tak. Więc no to takie góralskie jedzenie takie jest, tam jeszcze nie? 30 km, a tutaj było od razu i jest pysznie, naprawdę bardzo, bardzo dobre. No tak, bo musielibyśmy wyjechać z Bielska i jechać na Istebną, no to w ogóle ten... Ale bardzo dobre i chętnie tutaj wrócę. I spróbuję czegoś innego, bo wszystkie dania, które zamówiliśmy, były bardzo dobre, smaczne i w sumie to ja chciałam tagliatelle, ale cieszę się, że nie wzięłam tagliatelle, tylko carbonary. Dobrze, że nie wzięłam carbonary, tylko wzięłam ten, bo czułem tego bardziej usatysfakcjonowana. I takie, z kierunku. To chyba takie lżejsze, to miałaś. Carbonara jest ciężkie. Tak, carbonara jest bardzo ciężka i właśnie tak. Tego nie chciałam tak na wieczór pchać carbonary, tym bardziej, że jest już pół do ósma. Wiesz, łosoś też nie jest lekką rybą, no nie? Bardziej dietetycznie no, byłby halibut. Ale ta kasza, kuskus, którą miałaś do tego, no to... W ogóle jaka kasza, pyszna kasza. No to wiesz, kasza, którą miałaś, to ona jest bardzo delikatna, no to tam, wiesz, to się równoważyło. A tam masz ten boczek, ten cały sos i tak dalej. A to jest chyba jakaś nowa restauracja, nie? A nie wiem, nie mam pojęcia. Cały czas się zbieramy do Propera, który jest zaraz obok. Jakoś nigdy nam nie jest po drodze. Nie wiem dlaczego. Jak szukałem Propera, to znalazłem to. Aha, widzisz. No to ktoś tu ma lepszy marketing. Ładniejsze zdjęcia. Swoją drogą. Sposób podania też jest bardzo ważny. No i aktualnie żyjemy w takich czasach, że wygląd restauracji też ma znaczenie, no nie? Jak idziesz, to chcesz nakarmić żołądek, siebie wizualnie, na talerzu, żebyś miał podane jak na tych wszystkich masterchefach. No bo o to chodzi, no nie? No tak to sobie możesz w domu zrobić. No dokładnie, jak sobie nabierzesz ziemniaków i coś tam, no to karczma to co innego, nie? Natomiast jak idziesz do restauracji, to chcesz taką gwiazdkę Michelin zobaczyć, chociaż restauracja nie ma gwiazdki Michelin. Ale fajnie, że powstają takie restauracje, które tak inaczej podają to jedzenie, bardziej tak właśnie jak widzimy na ekranach, jak widzimy w tych wszystkich bardzo drogich restauracjach, to tutaj można zapłacić normalne pieniądze, ale zjeść i czuć się jak w takiej bardzo drogiej restauracji, nie? Ale jednak nie płacicie, nie wiem, 900 zł za kolację, nie? Tylko normalnie. Od osoby, bo tam ostatnio widziałam, że jest w Warszawie, w ogóle strasznie chciałam iść, opowiem wam. Strasznie chciałam iść i Krzysiowi nawet mówiłam, pokazywałam mu filmy, że jest taka restauracja, gdzie macie projektor z góry i jakby na wasz talerz mały kucharz przygotowuje wam wasz obiad.
wiecie, taka wizualizacja, taka jakby bajka, takie scenki. On wam to kroi, taki mini kucharz kroi wielkiego kurczaka na przykład, no nie, czy tam sałatę. Strasznie chciałam tam iść, bo mega fajnie to wygląda. I jak zobaczyłam, ile kosztuje kolacja dla jednej osoby, strzelajcie, dam wam 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 900 zł. Czy ktoś z was... Złotych? Tak, 900 zł. To takie menu pokazowe, no nie? Składające się oczywiście z tam przystawki, zupy, drugiego dania deseru. To za 900 zł to ja bym takie zakupy zrobił spożywcze w sklepie. No, no. Że nie byłoby na jedną kolację. No, ja wiem, że to jest trochę inny sposób, ale uważam, że 900 zł za kolację to jest dla mnie za dużo. Naprawdę. Tak. Za dużo. Za mini kucharza. Za mini kucharza, no ktoś musiał go zatrudnić, on musiał to zagrać na każde danie osobno. Wiesz, no ja rozumiem, że to trochę było, na pewno było fest pracochłonne, no nie, jak teraz o tym myślę. Natomiast nie na 900 zł, tym bardziej, że ja widziałam shorty, reelsy, no. I tam jest pełne obłożenie, to trzeba się umawiać z wyprzedzeniem. Widocznie na Warszawę nie jest to tak drogo. No możliwe, nie wiem, może mamy tutaj kogoś z Warszawy. A głupio byłoby tam iść i siedzieć w trójkę nad jednym talerzem. My se pojemy, my mało jemy. To takie po nasze. No tak. Stolik dla trójki? Nie, nie, stolik dla jednego i trzy krzesła. No, wracamy do domku. I co? I relaksujemy się. Tak. I bardzo was pozdrawiamy w tym momencie, bo tak mi się zachciało. Najedzeni i szczęśliwi. Amen.